Śpieszno nam było do Gugurumu, więc nie szczędziliśmy nóg, zwłaszcza że zdrowie dopisywało nam ciągle. Termometr do mierzenia ciepłoty ciała, w który każdy jadący do Afryki musi być zaopatrzony, wskazywał temperaturę 36 stopni z czymś marną i anemiczną jak na Europę, ale normalną i najpożądańszą w Afryce. Wobec tego mieliśmy ochotę pozostać w Gugurumu tak długo, żeby nawet zarwać coś z massiki i przypatrzyć, jak ona wygląda. Noclegi w gąszczach mniej nas teraz orzeźwiały, bo schodziliśmy znów nad niskie pomorze, gdzie noce bywają parne i gorące. W czasie pochodów jednak chmury przesłaniały od czasu do czasu słońce, co przynosiło nam niewypowiedzianą ulgę. W Wiązi dogoniliśmy króla Brahimu. Następnego dnia służył on nam za przewodnika do własnej siedziby. Idąc na przodzie krokiem bardzo szybkim, przez całą drogę rozprawiał ze sobą głośno, machając rękoma i wybuchając od czasu do czasu śmiechem. Był to olbrzymi pochód, gdyż wyszedłszy o szarym brzasku, doszedłem do brahimu koło pierwszej. W końcu byliśmy niemal tak strudzeni, jak w czasie pościgu za antylopami pod mpongwe. Co wioska, myśleliśmy, że to już koniec pochodu. Tymczasem na pytanie Brahimu Karibu, czy Brahimu blisko, Murzyni odpowiadali nam ciągle, Bali, daleko. W Brahimu widziałem jedyną w czasie całej podróży Murzynkę, która mogła uchodzić za ładną. Była to dziewczyna lat około 15. Tebe, myśliwiec, przyniósł ją przed nas na plecach, albowiem dotąd nie widziała białych i bała się ich najokropniej. Toteż objąwszy go rękoma i nogami, spoglądała przytulona do jego karku jak ciekawe, a zarazem przerażone zwierzątko. Kształty jej były jeszcze prawie dziecinne. Czupryna nieułożona w sztuczne uczesanie, jeżyła się olbrzymią strzechą kręconych włosów, co ją nawet szpeciło, albowiem głowa wydawała się przez to dwa razy tak wielką, jak być powinna. Dzika ta piękność oswoiła się jednak wkrótce dostatecznie. Z Brahimu poszliśmy dalej, mniej więcej pustym krajem. Dwa pochody oddzielało nas jeszcze od Gugurumu. Postanowiliśmy dokonać obydwóch jednego dnia. Pierwszy postój wypadł nam w krzakach ogromnie gęstych nad kałużą mającą wodę cuchnącą koloru kawy z mlekiem. Ponieważ mieliśmy iść dalej, nie kazałem rozpinać namiotu i obaj z towarzyszem położyliśmy się w cieniu krzów. W wielkim kapeluszu używanym w czasie pochodów nie można śpiąc oprzeć o nic głowy. Nawdziałem więc lekką płócienną czapeczkę i usnąłem twardo. A tymczasem słońce obeszło kawał drogi tak, że promień jego wyjrzawszy z boku przez liście padł mi na czoło. Obudziłem się zaraz, ale już z bólem głowy, który następnie wzmagał się z każdą chwilą. Mokra chustka włożona pod kapelusz przyniosła mi jednak znaczną ulgę. Koło godziny drugiej zatem przed zwykłym terminem, w którym się wyrusza w południowy pochód, murzyni sami poczęli się zbierać, albowiem do Gugurumu było jeszcze daleko, a trzeba nam było stanąć koniecznie przed zachodem słońca. Po przejściu kilkunastu kilometrów mój ból głowy minął zupełnie, czułem jednak jakiś niepokój w całym ciele i opanowała mnie niezwykła ociężałość. Z trudnością utrzymywałem się na przodzie karawany. Przede mną szedł Tebe, myśliwiec, i jak na złość przyśpieszał ciągle kroku, spoglądając przy tym ustawicznie na słońce. Kraj spadał coraz niżej tarasami. Na jednym z nich Tebe zatrzymał się i ukazując palcem w przestrzeń jaśniejącą niezmiernym blaskiem rzekł Bahari, morze. Wyraz obleciał całą karawanę i wzbudził radość powszechną. Podróż nie była ani zbyt długa, ani zbyt uciążliwa, a jednak nie tylko murzyni, nie umiejący ukryć żadnego wrażenia, ale i my patrzyliśmy ze wzruszeniem w dal na ów błyszczący szlak wodny. Zdało mi się, jakby ktoś otworzył przede mną wrota do domu, za którymi wszystko, co widział, wszystkie owe góry, rzeki, lasy, wioski murzyńskie, noclegi pod namiotem, pokryją się zaraz błękitną mgłą oddalenia i staną się wspomnieniem. Było mi jakoś coraz bardziej nieswojo. Chwilami zdawało mi się, że mam gorączkę. Przyspieszyliśmy teraz jeszcze bardziej kroku i biegliśmy jak do ataku. Słońce schodziło za nami coraz niżej, a cienie nasze stawały się coraz dłuższe. Już się wreszcie miało zupełnie pod zachód, gdy nagle w pustym polu Tebe, myśliwiec, stanął. Ludzie zatrzymali się za jego przykładem i poczęli zdejmować ciężary z głów i ramion. Co to znaczy? Spytałem Franciszka. Gugurumu, odpowiedział tłumacz. Ach, więc to jest Gugurumu. Sądziłem, że ta nazwa coś oznacza, jakąś wioskę, jakąś osadę złożoną choć z kilku chat. Tymczasem na oku nie było widać żadnych śladów ludzi. Step i step, jak okiem sięgnąć. Gdzie niegdzie bukiety drzew, zresztą pustka. Ale pokazało się, iż wśród traw jest dół, a w nim na dnie nieco wody, a raczej zupy gęstej, żółtej, błotnistej. Ludzie po długim pochodzie rzucili się na nią chciwie. Chciałem bronić, ale Bruno uspokoił mnie twierdząc, że woda ledwie wyczerpana napływa znów pod ziemi. Była to prawda. Jest tu widocznie podziemne źródło. Ta okoliczność czyni z Gugurumu i jego okolic jedno z najlepszych terytoriów myśliwskich na całym pobrzeżu. Wszystkie bowiem inne wody okoliczne, nie wyłączając Kingani płynącej o kilkanaście kilometrów na południe, są już z powodu bliskości Morza Słone. Wszelki zwierz musi przyjść do tej jedynej dziury zawierającej słodką wodę. że zaś okolica jest zupełnie niezamieszkała, więc zwierząt jest mnóstwo. Szczególnie dziki, zwane ndiri, znajdują się tu w wielkiej obfitości. Przy wyskubywaniu trawy pod namiot widziałem skorpiony przynoszące zaszczyt swojemu rodzajowi, bo tak wielkie jak krewety. Kilka wkręciliśmy obcasami w ziemię. Po ustawieniu namiotu wydałem jeszcze na wieczerze, ale czułem się coraz gorzej. Ból głowy wrócił mi, a w kościach, zwłaszcza w kolanach, doznawałem łamania. Tymczasem noc zapadała szybko i na niebo wytoczył się księżyc w pełni. Zrzuciwszy z siebie kapelusz ładownicę, manierkę i lornetkę teatralną, począłem obchodzić z dala namiot, by ochłodzić głowę w powiewie nocnym i pozbyć się owego łamania w kościach, które mimo dwóch pochodów nie pozwalało mi usiedzieć na miejscu. Ale zaledwie oddaliłem się na kilkadziesiąt kroków od ogniska, Tebe, myśliwiec i Franciszek zjawili się jak cienie za mną. Była nam Kuba, tu nie można oddalać się od ognia. Wróciłem. Było mi coraz gorzej: ni siedzieć, ni leżeć, ni stać, chyba ze skóry wyskoczyć. M Sa podał wieczerze, ale nagle uczułem nieprzezwyciężony wstręt do jadła. Założywszy termometr, przekonałem się, że temperatura mego ciała wynosi 39,5. Była to gorączka ogromna, jak na Afrykę, w której 37 uważa się za stan nienormalny. Wziąłem notatnik, który nie opuszczał mnie nigdy, i przy blasku ognia zapisałem wielkimi literami pod datą dnia: FEBRA Jakiś czas później poczęła się w głowie mojej walka między przyzwyczajeniem do uświadamiania wszystkiego a gorączką. Ważyło się to na tę to na ową stronę. Nie dałem się jednak i mimo chwilowych halucynacji rozumowałem w ogóle jak człowiek przytomny. Pamiętam, żem umyślnie nie założył drugi raz termometru, bo mi przyszło na myśl, że jeśli zobaczę 40 stopni lub więcej, wtedy zrozumiem, że już nie dam rady i poddam się ostatecznie chorobie, a nie chciałem się poddać tylko ją przełamać i wrócić do domu. Zdałem sobie także sprawę, że w Gugurumu ona mnie zmoże, a gdy znajdę się w Bagamojo pod opieką misjonarzy, to się nie dam. W tym celu zawołałem natychmiast Bruna i przekazałem mu, by jutro, skoro świt, połowa ludzi była gotowa do drogi, bez namiotu, tylko z moim łóżkiem, na którym mnie poniosą w razie potrzeby. Towarzysz mój chciał koniecznie wracać, wraz ze mną. Przedstawiłem mu, żeby tego nie czynił, że w drodze nic mi nie pomoże, a przecie w ciągu jednego dnia dotrę do Baga Mojo pod doświadczoną opiekę ojca Stefana. Po długich namowach stanęło na tym, że jeśli jutro będę się czuł zdrowszy, to zostanie i skorzysta z polowania w Gugurumu, jeśli nie, to pójdzie ze mną. Potężna doza chininy podcięła tymczasem moją gorączkę. Przyszło tylko osłabienie i zupełna obojętność na wszystko, posunięta do tego stopnia, że gdy w nocy, siedząc przed namiotem na myśliwskim krzesełku, usłyszałem stękanie lwa, nie uczyniło ono na mnie żadnego wrażenia, nie rozbudziło ani moich instynktów myśliwskich, ani instynktu samozachowawczego. Po prostu należałem jakby do innego świata. Przypuszczałbym nawet, że owo stękanie było halucynacją mego słuchu, ale było ono zbyt wyraźne, zbyt głębokie. Zresztą wszyscy ludzie nasi słyszeli je także. Widocznie zwierz zbliżył się do wody, a ujrzawszy nagle ogień, poczuwszy dym i wyziewy ludzkie, objawiał owym grzmiącym stękaniem swoje niezadowolenie z obecności nieznanych przybyszów. W Gugurumu lwy nie tylko są przechodnie jak w Bagamojo, ale mieszkają tu stale. Dowodzi tego sama nazwa miejscowości, która w języku ki-suahili oznacza ryk lwa. Na nieszczęście, właściwego ryku nie słyszałem ani tu, ani w czasie całej podróży. Nazajutrz atak przeszedł. Zostało mi tylko ogromne osłabienie. Stało się teraz dla mnie jasnym, że dostałem tego rodzaju złej febry, której dwa ataki można przeżyć, ale trzeci zabija zawsze. Uczyniłem postanowienie pozwolić sobie co najwyżej na drugi, a nie dostać wcale trzeciego. W tym celu, by łatwiej dotrzymać obietnicy, choć ledwo nogi wlokąc, ruszyłem na zajutrz świtaniem do Bagamoju. Na jednym z wzniesień leżących już blisko kingani widziałem największy baobab, jaki zdarzyło mi się spotkać w całej podróży. Pień miał z pewnością kilkanaście łokci obwodu. Z dala wydawało mi się, że widzę lamparta przyczajonego między gałęziami, ale gdym, wziąwszy sztucer, przysunął się bliżej do drzewa, okazało się, że był to kawał pstrej, nastroszonej kory. Zaraz potem wszedłem na wielkie błota utworzone przez rzekę i morze. Ciągną się one na kilkanaście kilometrów aż do właściwego koryta kingani, oddzielonego jednak od nich pasem karłowatych krzów. Dzień był na moje nieszczęście bezchmurny. Koło godziny w pół do ósmej słońce poczęło mocno przypiekać, a prócz tego raził nieznośny blask promieni odbitych od szklącej powierzchni błota. Przez czas jakiś kazałem się nieść na moim polowym łóżku, ale był to zły sposób. Wyziewy ciał murzyńskich dusiły mnie, a słońce piekło jeszcze mocniej. Po chwili wróciłem znów do podróży na piechotę. Upał był coraz większy. Szedłem też z coraz większą trudnością i myślałem, że błota nigdy się nie skończą. Nie wiem, jaka jest ich szerokość. Przypuszczam jednak, że pokrywają one przestrzeń bardzo rozległą. Na koniec jednak dotarłem do chaszczów obrastających właściwe koryto rzeki. Widziałem znów między nimi dziwne krzaki, wydające owoce podobne do naszych dyń. Droga była i tu błotnista bardzo, ale o tyle lżejsza, że szło się cieniem. Nagle stanęliśmy nad rzeką. Była ona w tym miejscu dwa razy tak szeroka, jak w leżącym powyżej mtoni. Na przeciwnym brzegu ujrzałem chatę, z tej zaś strony murzyni moi znaleźli pirogę, długą, ale nadzwyczaj wąską i w dodatku dziurawą. Gdym w nią wszedł, woda poczęła tryskać przez otwór w dnie jak fontanna. Mimo tego moi ludzie zapakowali się do owej pirogi wszyscy od razu, alem ich przepędził, pozwoliwszy zostać tylko trzem wioślarzom. Po zatkaniu jako tako dziury odbiliśmy od brzegu. W czasie przeprawy trzymałem strzelbę w pogotowiu myślałem bowiem, że gdyby jakiemu hipopotamowi albo nawet porządnemu krokodylowi podobało się trącić nosem w naszą pirogę, przewróciłaby się natychmiast do gór dnem. Hipopotamy nie lubią wprawdzie słonej wody Sam sprawdziłem w mtoni, że umykają przed morską falą w górę rzeki Ale na słonym błocie, przez które dopiero co przeszedłem Widziałem między innymi także ich ślady Mógł więc który zdarzyć się i w rzece Przepłynęliśmy jednak szczęśliwie Wysiadłem na brzeg potężnie chory I z przykrością myślałem, że do Bagamojo jest jeszcze ze dwie godziny drogi Którą trzeba będzie przejść w czasie największego znoju Tymczasem odesłałem pirogę po ludzi, którzy zostali na tamtym brzegu, sam zaś pośpieszyłem do chaty, by się schować przed skwarem. W chacie nie było żywego ducha, jednakże po rozmaitych sprzętach odgadłem, że przemieszkuje w niej biały człowiek lub ucywilizowany murzyn. Znalazłem między innymi rzeczami dwie kwadratowe duże blaszki, takie, w jakich u nas przechowują naftę, napełnione o rozkoszy słodką wodą. Nie wiem, jak ona tam długo stała, dość, że wydała mi się boskim nektarem. Na domiar pomyślności, szukając szklanki w torbie podróżnej, odkryłem na jej dnie kilkanaście małych, zielonych cytryn, o których zapomniałem zupełnie, a które jeszcze w manderze wsypał mi brat Aleksander. Sok ich wyciśnięty do wody orzeźwił mnie i dodał mi sił do dalszego pochodu. Przebywszy kilka parowów napełnionych błotem, weszliśmy w kraj o tyle wyższy, że leżący poza łożyskiem rzeki. Otoczył nas teraz płowy step, lekko falisty, na którym samotne, przysadziste drzewa zdawały się drzemać w spiekocie słonecznej. Na koniec, może po godzinie jeszcze drogi, ujrzałem na krańcu wzroku coś jakby ciemną wstęgę. Ludzie poczęli zaraz na ten widok rozprawiać gwarnie, mnie zaś serce zabiło żywiej. Poznałem las, misji i bagamojo. Było tego lasu jeszcze dwa lub trzy kilometry. Pamiętam, że wydawał mi się niesłychanie rozległy. Nareszcie jednak dostrzegłem białe mury misji i w chwilę później znalazłem się wraz z ludźmi pod werandą. Misjonarze sypnęli się na moje spotkanie, witając mnie serdecznie i dopytując się z niepokojem o towarzysza, który został w Gugurumu. Ja udałem, że jestem zdrowszy niż byłem. W istocie w tej chwili uczułem, że wygram sprawę z moją febrą. Zasiadłszy na płóciennym krześle pod cienistą werandą, wypoczywałem rozkosznie popijając wino i spoglądając na znajome twarze, domostwa i ogród. Brytany misyjne przyszły także witać się ze mną i pokładały swe olbrzymie łby na moich kolanach. Miałem bez mała takie wrażenie, jakbym się urodził i wychował w bagamoju. Wpadłem w dobry humor i ani myślał iść do łóżka. Ojciec Stefan zaprosił mnie niebawem do swego domku na obiad. Przed samym jedzeniem dostałem ogromną porcję chininy, skutkiem czego podczas obiadu trzymałem się nieźle. Dopiero gdy przyszło mi powstać, uczułem, że bledne i że siły mnie opuszczają. Takie stany chorobliwe bywają bardzo dziwne. Miałem więcej niż uczucie, bo prawie pewność, że jeśli się nie przemogę i znów siędę, to nie powstanę więcej. Oczywiście przemogłem się i wraz z ojcem Stefanem wyszliśmy do ogrodu. W godzinę później poszedłem spać i zasnąłem kamiennym snem. Znacznie po północy przyszedł drugi atak febry. Zbudziłem się z ogromną gorączką, nie mogłem jej jednak zmierzyć, bo termometr wysunął mi się z rąk i potłukł się na drobne szczątki. Na stole znalazłem przygotowaną dozę chininy i nalewkę na jakieś zioła, które ojciec Stefan daje na ochłodzenie gorączki. Smakowała mi owa herbata tak wybornie, że zdawało mi się, że piję zdrowie. Do rana majaczyłem jednak trochę, chwilami widziałem podwójnie przedmioty, chwilami miałem wrażenie, że usuwam się z łóżkiem w przepaść, to znów, że mój pokój jest jakimś namiotem, tak wielkim jak cały świat. Szczekanie brytanów na werandzie przyprowadzało mnie jednak do przytomności. Przypominałem sobie wtedy, że jestem w misji, rozpoznawałem pokój i palącą się na stole lampę. Nad ranem oprzytomniałem zupełnie i postanowiłem nie tylko wstać, ale i ubrać się jak człowiek cywilizowany. W kufrze, który pozostawiłem zamknięty w misji, wszystko zapleśniało od wilgoci, a trzewiki zmieniły się w zielone gaje. Mimo tego, ubrawszy się, wydałem się sam sobie szczytem mody. Bóg jeden wie, ilem potrzebował wysiłków, by zmienić się na nisia, ale uczyniłem to w mniemaniu, że to jest akt walki z chorobą. W ogóle wydobyłem z siebie w tej walce dużo odporności, bo koniecznie chciałem wrócić. Wiedziałem, że z trzeciego ataku się umiera, ale nie pozwoliłem sobie nawet na przypuszczenie, że trzeci przyjdzie. Może być, że trochę dlatego nie przyszedł. Tymczasem ojciec Stefan przyniósł nam dobrą wiadomość, że statek jego imienia odchodzi pojutrze z Bagamojo do Zanzibaru. Postanowiłem korzystać z tej okoliczności głównie dlatego, że wszystko co przyspieszało mój powrót, wyłączało możliwość trzeciego ataku. Bagamojo jest mniej zdrowe od Zanzibaru, który bądź co bądź ma klimat morski. Mogłem przy tym znaleźć tam schronienie w szpitalu Sióstr Francuskich. Szpital ten ma okna wychodzące na ocean, także dzień i noc oddycha się w nim świeżym i słonawym powietrzem morskim. Jest on zarazem urządzony z daleko większym komfortem niż wszystkie hotele. Ludzie przybywający ze stałego lądu udają często febrę, byle się do niego dostać pod nieporównaną opiekę sióstr i na stół chorych złożony z najlepszych rzeczy, jakie Zanzibar posiada. Jakoż czwartego dnia w południe, po pożegnaniu się z misjonarzami i załatwieniu rachunków z ludźmi, znaleźliśmy się na pokładzie parowca Wisman. Było to prawdziwe szczęście, że nie potrzebowaliśmy jechać arabską daną. Byłem bardzo osłabiony, odczuwałem jednak w pełni tę odmianę, jaka musi uderzyć każdego, kto po wędrówce na stałym lądzie znajdzie się nagle na morzu. Tam zielone i płowe barwy pochłaniają jasność słoneczną. Widnokrąg zamknięty jest wzgórzami. Tu jeden blask, jedna nieskończoność barwy błękitnej na górze i w dole, jasno, przestronnie powietrzno. Człowiek z rozkoszą oddycha, z rozkoszą wyciąga strudzone pochodami nogi i odczuwa radość ze spoczynku i życia. Cztery godziny drogi, jedna butelka szampana i oto już nad jasną, błękitną tonią poczyna się podnosić naprzód wieża z latarnią, następnie pałac sułtana, dom konsulatu angielskiego i wreszcie cały szereg budowli patrzących oknami na morze. Zanzibar. Stajemy i lądujemy. Po chwili cała czereda czarnych niesie moje pakunki do szpitala. Ogarnia mnie woń goździków, sandału i suszonego rekina, którą pachnie cały Zanzibar. Niedawno jeszcze to miasto i ta wyspa pokryta mangami wydawały mi się szczytem egzotyczności. Teraz patrzę na te kąty, jakbym je znał od dawna i jakby nie miały dla mnie nic nowego. Dzwonię do szpitala, gdzie już czekają na mnie, bo on przez ojca Rubi uprzedził o moim przybyciu. Furta otwiera się i widzę blade, łagodne twarze sióstr otoczone skrzydłami białych kornetów. Przy słońcu, które się zniża i złoci kornety, twarze te wyglądają jakby wycięte z obrazów Fra Angelika. W ogrodzie szpitalnym, pełno drzew, po białych murach spływają kwiaty wiciokrzewu i groszków. Wszędy jakaś zaciszność. Czuję, że mi tu będzie dobrze i że wypocznę ciałem i duszą. Zachód słońca coraz bliżej. Niebo coraz czerwieńsze i poczynają dzwonić na Anioł Pański.